Hej kochani, już któregoś vloga zaczynam w kuchni. No słuchajcie, kuchnia to jest mój drugi dom. To jest miejsce, gdzie ja spędzam kilka godzin w ciągu dnia, więc musicie się przyzwyczaić. Ale ja tu nie jestem sama. Chodź Piotr, chodź. Piotruniu, chodź. Chodź kochany, chodź. Boże, jaki wstydliwy. Chodź Piotrusiu, chodź. Chodź. No Piotr się nie przywita dzisiaj. No dobra, jak się Piotr nie przywita, to ja się z Wami przywitam. W tym vlogu będziemy sobie rozmawiać o autyzmie. Jak to na moim kanale jest autyzm, autyzm, autyzm. Zrobimy sobie burzę mózgów, słuchajcie, bo muszę Was podpytać o kilka takich autystycznych zachowań. No i co? No i subskrybujcie, łapki w górę. Zostańcie ze mną, to już znacie te teksty. Ja to mówię tak do Was, bo po prostu chciałabym, żebyście byli ze mną, a ja jestem z Wami. Jesteśmy w tym autyzmie wszyscy razem. Idziesz się przywitać? Chodź! Idzie, idzie, idzie. Chciałabym pochwalić tego Asiora, słuchajcie. Dwa dni temu wieczorem usiadł w łazience na krześle. Dostał do ręki golarkę do włosów i sam sobie zaczął obcinać włoski. Od góry leciał sam. Bardzo nieporadnie, ale robił to sam i strasznie się z tego cieszył. Cieszył się z tego dotyku golarką do główki, tą maszynką raczej, bo to jest maszynka, tak? Do obcinania włosków u facetów. Mój mąż też nie z niej korzysta. Ja nie korzystam, nie ma mowy. Piotruś zaczął sam, wytrzymał całe obcinanie włosków, mało tego, on jeszcze kierował ojca, gdzie ma tą maszynką mgłówki dotknąć, bo prawdopodobnie chodziło o jakieś dostymulowanie, czy co, nie wiem, ale w każdym razie on uwielbia, jak mu się obcina włosy. Dobra, słuchajcie, ja teraz szykuję obiad. Akurat mam fasolkę pokrojoną, więc będzie gotowana fasolka. Zostańcie z nami, jak chcecie. I zaraz usiądziemy sobie i pogadamy. Muszę Wam opowiedzieć o kilku takich, może i ciekawych tematach. No w każdym razie o autyzmie. Okej, słuchajcie, sytuacje, z którymi się zmagam z autyzmem Piotrusia, będą nagrywane z nienacka i nie będzie to ciągłość we vlogu. Są to sytuacje, jedna jest z dzisiejszego dnia, cała reszta będzie opowiadana przeze mnie, ale muszę to zrobić tak, żeby dziecko tego nie słyszało, więc przygotujcie się na to, że będę mówiła w dziwnych miejscach. Zaczynamy. Pierwsza sytuacja, numer jeden. Moje wejścia dzisiaj do Was są bardzo krótkie, bo ja muszę pilnować syna i nie chcę, żeby on słyszał to, co ja mówię, więc przedstawiam Wam teraz sytuację numer dwa. Zobaczcie, jak moje dziecko chodzi. I chciałabym zapytać, czy Wasze dzieci też się ocierają o meble i o ściany w czasie chodzenia? Kochani, chciałabym zwrócić uwagę, czy Wasze dzieci też chodzą tak wzdłuż mebli? Nieważne jakich, czy kuchenne, czy jakie. Piotruś robi to za każdym razem, gdy widzi, że może tak chodzić. Tak samo schodzi ze schodów, ocierając się o ściany. Co może być nie tak? Pomyślmy razem, co? Czy to jest jakieś zaburzenie równowagi, czy co? Bardzo mnie ciekawi Wasze zdanie na ten temat. Okej, słuchajcie, w kilku wejściach starałam się nagrać chód Piotrusia. To jest to, o czym Wam kiedyś mówiłam, znaczy nie tak dawno całkowicie. Piotrek idzie, tupie nóżkami, patrzy jak stawia nóżki, po czym się za chwilę cofa. W tych nagraniach nie udało mi się złapać tego cofania się, bo on tak właśnie szedł w niebezpiecznym miejscu, więc ja musiałam szybko reagować, ale coś nie coś tam się nagrało. Jedna z Was, moja kochana Macia, na to rozwiązanie poleciła mi kolorowe sznurówki. Coś takiego, co zwróci uwagę dziecka, żeby jak on patrzy na nogi, to żeby szedł do przodu, żeby coś takiego, co po prostu odwróci jego uwagę. Myślę, że jednak kolorowe sznurówki nie zdadzą egzaminu, ponieważ Piotrek ma wszystkie buty na rzepy. On nie umie sznurować, więc pomyślałam sobie o jakichś
jakiś zawieszkach na te buty na rzepy, czy co? Jak myślicie? Jak ten chód poprawić, żeby nie był taki niebezpieczny, jak wam opowiadałam? Nie dalej. Dobrze. Słuchajcie, kolejną sytuacją, która mnie niepokoi, jest, zaraz wam pokażę, niech ja się tylko odwrócę. Pięknie Piotr prowadzi wózek, prawda? Bardzo mnie to cieszy, że on ten wózek mi prowadzi. Tylko nie daj Boże, jak ten wózek mu wypadnie z ręki i upadnie na podłogę. Słuchajcie, wtedy jest krzyk, płacz, tak jakby ktoś mu umarł dosłownie. Jest to moim zdaniem zaburzenie takiego jakiegoś schematu, bo on przecież prowadzi wózek i jak prowadzi, dokąd prowadzi i mu to dobrze wychodzi, no to jest wszystko super. Nagle wózek upada i sytuacja wyklaruje się tak, jakby to dom mu upadł na głowę, czy całe jego życie i to mnie strasznie martwi, ta rozpacz okropna. Mało tego, przy rozpaczy jest walenie głową, bo wózek upadł. Próbowałam na wszelkie sposoby wytłumaczyć jemu, że nic złego się nie stało. No wózek upadł po prostu, no zdarza się. No ale nie wiem dlaczego, ale synek człowiek mnie w tej kwestii nie słucha. Może wy macie jakiś sposób na wytłumaczenie jemu, że schemat też potrafi się rozwalić. Macie? Dajcie mi jakieś rady, błagam. Kończę to wejście, będzie następne, bo ja nie chcę mówić przy Petrusiu. You put down the phone.